Kandydaci na urząd prezydenta Częstochowy oraz do Rady Miasta zaprezentowali seniorom projekty, których ciągle przybywa. By tylko wspomnieć, akcja kawa czy herbata, programy profilaktyczne, zajęcia na basenach czy lodowisku. Swoistą kulminacją są senioralia. Na sali wśród młodszych osób dało się słyszeć takie słowa: kiedy w końcu ja pójdę na emeryturę, aby skorzystać z tych udogodnień? No pewnie wiele osób chciałoby móc już korzystać z tych ulg i dogodności, które mamy w Częstochowie skierowane właśnie do seniorów, ale trzeba sobie na to zasłużyć. Ci, którzy dzisiaj są seniorami, to już sobie zasłużyli, opiekując się Częstochową przez poprzednie lata. To, że mamy w Częstochowie tyle dróg, szkół, osiedli mieszkaniowych, miejsc pracy, zakładów, to wszystko zawdzięczamy tym, którzy to robili przez lata wcześniej. Jako Rada Miasta Częstochowska dbamy o seniorów. Dbamy też właściwie o siebie, bo wiemy, że będziemy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat też seniorami, więc chcemy zadbać o to, żeby te miejsca funkcjonowały i podzięce za to, co seniorzy zrobili dla Częstochowy i Częstochowian przez całe swoje życie. Organizujemy dla nich senioralia. One się odbędą w dniu 3 i 5 kwietnia. W 5 kwietnia duży koncert na hali na Zawodziu, gdzie gwiazdą będzie zespół Grube Ryby, tym razem symfonicznie. Z tego, co słyszałem, bo to jest jakby tajemnica, ale ma wystąpić około 100 muzyków, więc naprawdę będzie to wielkie wydarzenie. Już dzisiaj jako Rada Miasta czy jako częstochowianin zapraszam naszych starszych kolegów i koleżanki do tego, żeby w tym wydarzeniu wziąć udział. Przypomnijmy, poprzez jeszcze jakie programy miasto ułatwia życie seniorom. Od podróżowania, na przykład poprzez roczny bilet dla seniora, przez organizację różnych rodzaju inicjatyw kulturalnych czy sportowych. W najbliższym czasie zapraszamy na częstochowskie senioralia, gdzie też będzie można spędzić miło czas w dobrym, doborowym gronie. Także mam nadzieję, że częstochowscy seniorzy są zadowoleni z tego, jak miasto w sposób szczególny się nimi opiekuje.